Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otworzymy sobie kompletnego boksa z Topsa Champions League. Połączona Liga Europy, sezon 19-20, wersja angielska. W każdej saszetce mamy 7 kart, 50 saszetek, więc 350 kart dzisiaj powinniśmy mieć w środku tutaj. No i oczywiście jakaś limitka też gdzieś się będzie kryć. To jest też bardzo ciekawe, bo myślę, że z limitek to może wpaść każda możliwa, jakie są na checkliście. No i mamy tutaj w środku taki plakacik. Tak to wygląda. Przypominam, że ta wersja angielska jest całkiem odrębna. Tutaj mamy boksa i startujemy. Będziemy tylko, moi kochani, karty specjalne sprawdzać, bo bazówki to jak bazówki. Wszystko już jest wiadome, jak wygląda. Może jeszcze tutaj te takie inne karty specjalne, referee card w tej saszetce. I pierwszą kartą specjalną jest UCL Centurion Manuel Neuer. A bazówki to, jak sami wiecie, nawet w boksie na pewno będą gdzieś uszkodzone, więc trzeba będzie to przejrzeć. No i lecimy, bo czas nas będzie gonić. Van Dijk MVP. Harry Kane, hat-trick hero. Angel Di Maria, man of the match. Ciekawe, czy saszetka z limitką będzie wiadoma i inny wygląd, ale raczej nie, bo to każdy by sobie wybierał. Popatrzcie, klub legend Marcel Schmelzer, Borussia Dortmund. Więc raczej gdzieś limitka będzie w saszetce, bo jak zapewne widzieliście, w innych produktach była wyodrębniona saszetka z limitką. Jota, man of the match, injury card. Kolejna legenda klubowa, David Luiz, Chelsea. MVP, Aurar, Lyon. Gdzie mamy MVP? Tutaj. No i tutaj jest trzecia ta karta techniczna, agent card. Czyli już tylko brakuje jedna sztuka, bo w sumie były cztery. Mamy klub 100, Raheem Sterling. Coś mi jeszcze tam brakuje z kart klub 100, więc miejmy nadzieję, że padną również inne. Po Sterlinga chyba mam. Messi, MVP. Tutaj mamy MVP. Później będziemy na sam koniec jeszcze przeglądać te specjalne karty, jakie trafiłem. A tutaj zwykła bazówka. Pusty przebieg tym razem. Żeby nie było za dużo takich właśnie saszetek. Gnabry, man of the match. Harry Winks, man of the match.
Hat-trick hero, Messi, pięknie. Już dwa razy Messi wpadł na karcie specjalnej. UCL Centurion, Gerard Piqué, Barcelona. Nie mieliśmy jeszcze dzisiaj. A nie, tutaj jest. Mamy Manuela Neuera. N'Golo Kanté, MVP. Luka Modric, też MVP. Kolejna legenda klubowa, Thiago Silva, Paris Saint-Germain. No i znowu mamy klub legend, Ashley Young, Manchester United. Już cztery takie karty. Limitki jak na razie nie widać. Depay, man of the match. No, chyba mniej więcej w połowie będziemy. Może jeszcze nie. Też nie ma tutaj. Niestety nic. Pusty przebieg. Nie wiem, czy wiecie, ale Man of the Match De Jong. Jest tutaj karta z autografem. Jordi Alba z Barcelony, moi drodzy. Coś podobnego jak wtedy był Gareth Bale. Więc będę musiał po odcinku sprawdzić sobie, czy właśnie nie trafiłem. Son, klub 100. Bo ten autograf jest złożony na zwykłej karcie bazowej, tylko jest po prostu naklejka z autografem naklejona na kartę. Więc to jest bardzo mylne, moi drodzy. Można przegapić tą kartę. MVP Mbappé. A ją można trafić w zwykłych saszetkach. Ramos, UCL Centurion. Trzecia taka karta. W sumie chyba sześć ich było. Tu jest właśnie Jordi Alba, ale bez autografu. Odłożymy ją sobie tutaj z boku, żebyście wiedzieli, o jaką kartę chodzi. Moutinho, MVP Wolverhampton. Giroud, hat-trick hero. Druga taka karta. Wcześniej Messi. Akanji, man of the match. Varane, man of the match. Pięknie, Mbappé, klub 100. Piqué. Jan Oblak, MVP. Klub legend, Danny Rose, Tottenham.
Axel Witsel, MVP. Rafa Silva, Man of the Match. Nie wiem, czy zauważyliście, moi drodzy, ale w tym sezonie nie ma tak jak wcześniej, że gdzieś tam na końcu była saszetka z limitką. Teraz jest to wszystko wymieszane. Poszli po rozum do głowy, tak żeby nie były wykupywane tylko saszetki z limitką. I teraz już jest ciężej o limitki. Klub legenda, Thomas Müller, Bayern. Więc tak naprawdę trzeba kupić cały produkt, żeby mieć limitkę. Man of the match, Radja Nainggolan. To już jest chyba ta sama, tak, injury card już wcześniej była. Ale to sobie ją tutaj rzucimy. Laporte, klub 100. No to już mamy 4 w sumie. Lewy był. Zane, record holders. Mieliśmy jakiś record holders? Chyba nie, więc pierwsza taka karta. I znowu mamy record holders, tym razem Messi. Popatrzcie, Messi już wpadł tutaj na hero, hat-trick hero, holders i tutaj MVP. A, i tu jeszcze mamy hat-trick hero, popatrzcie. Przeoczyłem wcześniej. Więc naprawdę taki box przynosi same fajne karty. I większość tych kart, no bo popatrzcie, mamy klub 104, a w sumie jest 11, więc jeszcze jedna wpadnie i mamy prawie połowę. Grimaldo, MVP. De Jong. Wyciągniemy sobie wszystkie saszetki już. Znowu mamy klubową legendę Fekir, Lyon. De Bruyne, man of the match. Patrzcie, klub 100, Messi. 5 klub 100 kart. Son, MVP. Hat-trick hero, Mané. Nie wiem, czy były 4 karty, ale chyba tak. Czyli byśmy mieli wszystkie, cały komplecik. Perisic, MVP. Klub legenda Hector Bellerin. I nie wiem, zauważcie, że prawie nie ma powtórek tych kart specjalnych. Base Card Boost, czyli też jest cała czwórka tych kart. No i przed nami jeszcze brakuje limitka. Zaraz zobaczymy, gdzie ona wpadnie. Teraz Harry Kane brąz. Brązowy Harry Kane. No i nie wiem, chyba mam go, jak się nie mylę. Złotego mi na pewno brakuje.
Więc to jest limitka z mojego boksa. Pod koniec wpadła limitka Koke Man of the Match. No i jeszcze jedna saszetka i mamy całego boksa otworzonego. Lewy jeszcze na sam koniec MVP. Tak więc teraz sobie zrobimy taki przegląd. Zobaczcie, Klub Legend. Ile mamy tych kart? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem kart i każda inna. Więc tu jest naprawdę na plus. Bazówki sobie przesuniemy tutaj do góry. Teraz Record Holders. Z tego co kojarzę, cztery karty były, wpadły dwie, więc połowa. Sané i Messi. UCL Centurion, 6 kart, nam wpadły 3. Neuer, Piqué, Ramos, każda inna. Hat-trick Hero, chyba były 4 karty. Mamy całą czwórkę, Messi, Giroud, Kane, Mane. Teraz karty Klub 100, w sumie 11. Mi wpadły te oto sztuki, w sumie 5. Son, Mbappé, Laporte, Sterling, Messi. Teraz karty Man of the Match. Zobaczymy, czy jakaś się tutaj powtórzyła. Di Maria, Koke, De Bruyne, Nainggolan, Silva, Varane, Akanji, De Jong, Depay, Winks, Gnabry, Jota. Ani jedna się nie powtórzyła, więc naprawdę nie wiem, czy tak każdy box jest taki, czy mi się trafiło takiego fajnego. 3, 5, 12 kart Man of the Match. No i teraz jeszcze mamy MVP. Lewy Perisic, Son, Grimaldo, Witzel, Oblak, Moutinho, Mbappé, Modric, Kante, Messi, Ourar, Van Dijk. Również ani jednej powtórki. Czyli tu mamy 5, 8, 13. 13 kart MVP. No i na sam koniec jeszcze, moi kochani, limitka brązowa Harry Kane. I tutaj na tej karcie bazowej można trafić również autograf właśnie z Jordi Album. Zobaczymy, czy się uda gdzieś komuś. Widziałem na eBayu ceny ponad 1000 zł za tą kartę, więc no trzeba albo poczekać, bo nie wiem tak naprawdę, ile jest sztuk tej karty. Z Bale'em wiedzieliśmy, z Album na razie nie jest mi to wiadome, więc zobaczymy jeszcze. Możecie się wypowiadać w kontekście tego unboxingu, co myślicie na temat kart, które mi wpadły i czy waszym zdaniem opłaca się kupić takiego kompletnego boksa. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!